Hej, mam jakąś piątą rano. Ja wstałam i trzeba lecieć na pociąg. Wychodzimy. Dobra, jest chwilę po szóstej, ja właśnie wychodzę z domu. Oglądajcie dzisiejszy odcinek 6:30, by się tego dowiedzieć. Piotr dojeżdża do mnie później, a więc ja lecę tutaj w pojedynkę wcześniej sama. Pierwszy raz nie wziąłem walizki do Poznania, więc nie planuję brać jakieś duże rzeczy. Więc spoko. Ale tak, jedziemy. Słoik dzisiaj, ale się stresuję. Jestem już przy dworcu, musiałabym jeszcze jakieś piciu kupić, bo bez picia do pociągu nie wsiadam. A więc w czerwonym narożniku nieposkromiony zwierz Daniel Magika. A najczęściej warsztat. Czyli gdzie to, że nie ma warsztat z Warszawy do Poznania? Żal. Dotarłam do Poznania, do domciu. Tu jest moja mamusia, przywitaj się. Hej! Tak, pomalowałam się i chyba właśnie zastanawiam się, czy iść w tych dresach, czy pomożyć jeansy, ale mama mówi, że chyba w dresach, więc no, może pójdę w dresach, jeszcze się jakoś uczeszę. Zaczynam się stresować dosyć mocniej, bo... Dobra, nie ma żadnego stresu. Nie będzie się stresować. Opanowanie, wszystko będzie dobrze. Będzie jak najlepiej. A mamusia robi ciacho. No moglibyśmy zrobić słoik z ciasta, ale to może jakaś edycja byłaby, żeby każdy przyniósł jakieś ciacho. Ej, to też by było dobre. To też by było dobre, żeby każdy przyniósł jakieś ciacho i się... A, trzeba będzie pomyśleć. Wiele pomysłów na to jest. Dobra, idziemy już. Jesteśmy na Półwiejskiej, w sensie koło Półwiejskiej, czyli niedaleko Starego Browaru. Stresuję się, bo coraz bardziej się stresuję. To mnie jeszcze tutaj straszą, że będzie ponad dużo osób. A tam, dobra. Będzie co będzie, będzie dobrze. Idziemy na pizzę za Iwi. Pizza to... Już. Hejka, polecam wszystkim. No. Dziękujemy. Proszę pomachać. No, machajcie. Juhu. I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire. Jesteśmy już po słoiku i w sumie to dopiero teraz mogę wam powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, moje odczucia. Wiecie, nie chciałam, jednocześnie chciałam wszystko tak bardzo szczegółowo udokumentować, w sensie, żeby było dla was, ale jednocześnie miałam takie w sobie, że ten czas właśnie poświęcam dla moich widzów, którzy przyszli. Chcę z każdym z nich osobno pogadać, porozmawiać, poznać, spędzić czas po prostu razem. Zacznijmy od tego, że tak jak mówiłam wam dzień wcześniej we vlogu i jakoś na Instagramie też wspominałam, to kiedy wstawiałam storkę, ile osób deklaruje się, że będzie uczestniczyć w słoiku, zaznaczyło ponad 90 osób, że ma w planach się zjawić. I wiecie, tak jak to 90 może się wydawać, no może nie dużo, może nie ten, ale wyobraźcie sobie 90 osób w jednym miejscu. I mnie to już zaczęło naprawdę stresować. Na szczęście przyszło mniej osób. W sensie, z jednej strony na szczęście, z drugiej strony wiadomo, chciałabym, żeby było dużo osób, ale z drugiej strony, kurczę, teraz miałam taką okazję poznać każdego z was osobno. Dziękuję dziewczyny, że przyszłyście na spotkanie. Na słoik przyszły osoby od 13 do 26 lat, ale widzicie, to nie ma znaczenia, bo jakby wszyscy razem w kupie mogliśmy do siebie jakoś podocierać, porozmawiać. Myślę, że jakieś takie, wiecie, podzielenie się radami, czy jakieś takie pogawędki, żeby zrzeszać trochę ludzi i żeby zobaczyć, czy naprawdę wsparcie jest od każdego z nas. W końcu przyszliśmy, ja jakoś przyszłam przed 14, jakoś 13:40 i czekałam na widzów. Podeszły najpierw jedna osoba. Trochę sobie porozmawiałyśmy i tak niedługo zbliżała się 14 i mówię, no co, no 90 osób się zdeklarowało, a jest ty jedna. Chwilę później przyszły kolejne 3 dziewczyny, więc już się nam zrobiła większa grupa. I jeszcze na końcu przyszła jedna i kurczę, właśnie myślę, czy dobrze liczę. I jeszcze później się dołączyło, czyli było nas
raz, dwa, trzy, cztery, koło 10, 11, mam nadzieję, że dobrze, 12, bo jeszcze czasami, wiecie, była moja mama, czasami jej nie było, jeszcze Piotrek do nas dołączył, więc dziękuję kochanie, że pojechałeś, że byłeś z nami w tym dniu, bardzo to dla mnie dużo znaczy i też dziękuję z tego miejsca mojej mamie, bo też mi ogromnie pomogła w tym dniu, też i ze strony, wiecie, stresującej i organizacyjnej, więc bardzo, bardzo dziękuję, kocham was i bardzo, bardzo to doceniam. Spotkaliśmy się, jak już wszyscy się zebraliśmy, wylosowaliśmy zadanie, wylosowaliśmy pizzę. Tak, poszliśmy na pizzonię. Oczywiście na początku myśleliśmy, gdzie iść, czy iść do jakiejś sieciówki, czy do jakiejś, czy do coś. Ostatecznie postawiliśmy na Pizzatapie Wrocławskim. No taka pizza, w sensie to nie jest żadna reklama czy coś. Właśnie to też jest kwestia organizacyjna, jak bym chciała, żeby to wyglądało, bo pamiętajcie, że ten słoń ciągle się rozwija. I ta seria dopiero powstaje i ona powstaje wspólnie, razem, bo bez was nie byłoby mnie, bez mnie nie było. Co? W sensie nie bylibyśmy zebrani w tą grupę. Tak, o, to chciałam powiedzieć. Dlatego no to wszystko musicie zrozumieć. W sensie bardzo wam dziękuję, bo czuję od was ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o tą serię. Ale właśnie jeśli macie jakieś takie, wiecie, swoje pomysły, jakieś właśnie albo organizacyjne, albo jakieś to jak powinno, mogłoby, albo coś wyglądać, to też piszcie, bo tak jak moja mama wczoraj pomyślała o tym, że no może jakiś kiedyś słoik zrobicie, że wszyscy przyniosą ciasta, ale ja mówię wtedy, co to jest za słoik, ale w sumie te spotkania też byłyby ogromnym wsparciem, po prostu spotykalibyśmy się i przełamywalibyśmy różne lęki. Musimy jeszcze trochę razem nad tym pracować i ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. No tak, wróćmy do historii, jak było wczoraj. Poszliśmy wszyscy na pizzkę później. Spędziliśmy razem czas i to był właśnie ten moment, w którym mogliśmy sobie z sobą porozmawiać, poznać się, podzielić się pyszną pizzą, którą mieliśmy przed sobą. No to był czas tak naprawdę, na którym najwięcej spędziliśmy właśnie podczas jedzonka. Później sobie poszliśmy do parku. Poszliśmy do parku, w którym to, wiecie, nagrywaliśmy jakieś TikToki, w którym to też sobie rozmawialiśmy, staliśmy, robiliśmy jakieś fotki i powoli się żegnaliśmy. Ile trwało spotkanie? Około 2-3 godzin, jakoś tak? Jestem tak zauroczona tym spotkaniem i wiem, że będę chciała robić ich więcej i mam nadzieję, że będziecie też chętnie z nich uczestniczyli. Czuję, że moja praca nie idzie na marne, a takie czucia, takie emocje. To jest najpiękniejsze uczucie na świecie. Ja sobie zdałam ostatnio z tego sprawę, kiedy faktycznie zaczęłam to mieć w zasięgu swojej ręki, w sensie kiedy to wszystko zaczęło się spełniać i czuję się spełniona i czuję, że chcę to robić. I cieszę się, że czuję w sobie takie coś, że poczucie tego, że chcę odwdzięczyć się moim widzom za to, że są, żeby ze mną byli, nawet w tym najgorszym okresie. Wiecie, że bardzo to doceniam i tak się trochę rozczulam i bardzo dziękuję, że wszyscy jesteście. Jakie miasto następne? Jaki słoik następny? Może Warszawa, może właśnie Trójmiasto, może Kraków, inne miasta, bo to wy tyle tego podawaliście, więc specjalnie koniecznie dawajcie znać na dole w komentarzu, to będziemy ustalać miasto jako kolejne. Jeszcze raz wszystkim bardzo, 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 bardzo dziękuję za uczestniczenie w spotkaniu, za ten piękny, super dzień razem. Za chwilę, w którym mogliśmy się poznać, porozmawiać. Chcę, żebyście też czuli, że macie we mną bezpośrednią tylko kumpelę, bo wiecie, czasem nie jestem w stanie się rozwoić na tyle, ile bym mogła i odpisać wam każdemu, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy gdzieś. Nie jestem w stanie. No tak to bym musiała siedzieć całymi dniami przy skrzynce i odpisywać. Ale chcę jednak dawać od siebie jak najwięcej. I właśnie taka forma bezpośredniego kontaktu. Myślę, że w czasach, w których jest to możliwe, dlaczego mielibyśmy z tego nie korzystać. W tym miejscu się chyba z wami pożegnam. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście. I tworzymy, działamy dalej. Trzymajcie się. Buziaczki!